Radni zadecydowali o nadaniu nazw dwóm rondom na przebudowanej ulicy Lipowej. Rondo łączące ulicę Lipową z ulicą Dożynkową otrzymało nazwę Leszczynko. Natomiast rondo przy ulicy Racławickiej otrzymało imię zmarłego we wrześniu ubiegłego roku leszczyńskiego fotografa i muzyka Edwarda Baldysa. Choć uchwała z 21 marca 2019 roku mówi, że nazwa pochodząca od nazwiska nie może być nadana wcześniej niż po upływie 5 lat od śmierci upamiętnianej osoby, nie obowiązuje to, gdy z wnioskiem wystąpi więcej niż połowa radnych. Tu radni byli jednogłośni, a tak uchwałę uzasadnił Piotr Więckowiak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Edward Baldys, na większość z Was pewnie znany tutaj wszystkim, jak jesteśmy tutaj na tej sali, bardzo często tu do nas zaglądał. W kilku słowach, bo nie każdy może pamięta, że urodził się 17 września 1950 roku, kawał czasu temu, prawie 70 lat. Niestety tej 70 nie dożył, ale dziś mamy okazję wyrazić to co chcemy mu podziękować, nadając nazwę ronda jego imieniem. Zasłużył się dla nas wszystkich wieloma dobrymi rzeczami, spadając relacje z wielu wydarzeń miejskich, ale przede wszystkim to, że był bardzo wydajnym człowiekiem. Nazwa rondo imienia Edwarda Baldysa została przyjęta jednogłośnie 20 głosami za, a głosowanie zakończyło się oklaskami i minutą ciszy dla Edzia. Na sesji obecni byli synowie Edwarda Baldysa, Jakub i Oskar. Oskar Baldys tak skomentował przyjętą uchwałę. Dla nas jest to niesamowite przeżycie, bo dla nas to był tata, który z nami był od samego początku. Dla wielu mieszkańców Lesza był to symbol też kultury, symbol, który towarzyszył mieszkańcom od wielu, wielu lat. Znali go, myślę, że wszyscy, od przedszkolaków po seniorów, dla których zawsze był, dla których oddawał też swoje życie. Troszkę tego życia nam zabrał, bo gdyby nie było w domu, zawsze gdzieś pędzi, zawsze chciał komuś pomóc, zawsze chciał z kimś porozmawiać i tym bardziej jesteśmy dumni i cieszymy się w imieniu swoim i naszej rodziny, że taki zaszczyt i taki prestiż spłynął na naszego tatę. Miałem trochę rozterki z tego tytułu, że wiem, że tata by był człowiekiem skromnym i pewnie gdyby żył, to by zablokował tą ustawę, bo powiedziałbym, dajcie spokój, co wy robicie. No ale powiem szczerze, widząc jednomyślność Rady, odbierając codziennie głosy od mieszkańców Leszna, którzy byli za tym, żeby upamiętnić tatę, no to przekonuje nas do tego, żebyśmy byli z tego dumni. Powiem tak, tata był człowiekiem bardzo pozytywnym, bardzo dobrym człowiekiem i był lokalsem tak zwanym, czyli człowiekiem stąd. Cieszę się bardzo, że miasto Leszno nagradza też swoich mieszkańców, też ludzi, którzy tutaj poświęcili dla tego miasta swoje życie, że to nie jest poeta czy jakiś, powiedzmy, inny zasłużony dla naszego kraju, no, nasza osoba dla naszego kraju, tylko to jest człowiek stąd, człowiek, można powiedzieć, zwykły, który zawsze był z nami i zawsze pamiętam, że jak przychodziłem z tatą przez miasto, to przejście ulicą Bracką to była minimum godzina, no bo zanim się z wszystkimi przywitał, wyściskał i tak dalej, no to aż mnie to denerwowało, ale taki był tata i tata był takim skromnym, dobrym, to rondo też jest jakimś w tym sensie promowaniem ludzi właśnie tutaj lokalnych i pomimo tego, że jest to rondo Edwarda Baldysa, to chciałbym, żeby każdy, jak będzie jechał rondem, przejeżdżał przez to rondo, też miał refleksję nad tymi ludźmi, bezimiennymi ludźmi, którzy też do tego miasta bardzo dużo zrobili, nie doczekali się może ronda, nie doczekali się ulicy ani pomnika, ale też tutaj poświęcili swój czas i życie. Niech to będzie rondo dobrych ludzi, którzy dla tego miasta uczynili bardzo fajnie dużo. Edward Baldys przez 20 lat mieszkał na ulicy Lipowej, niedaleko wybudowanego ronda.